Podobnie, bo zakładam, że jutrzejszy Sejm przyjmie ustawę, bo poprawki Senatu mają charakter techniczny, więc prawdopodobnie 1 stycznia obudzimy się w innej rzeczywistości, jeśli chodzi o relacje przedsiębiorstw między nimi. Tak jak właśnie gospodarz ustawy, czyli Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii zbadało, w polskiej gospodarce około 80% firm narzeka, skarży się na to, że występują zatory płatnicze. Zidentyfikowano to zjawisko i próbowano zaradzić. Dotychczasowe rozwiązania ustawowe do tego jakby nie doprowadziły, więc będziemy mieli nowe rozwiązanie, które tak naprawdę ma uderzyć w tych, którzy te zatory tworzą, tak? No bo jest tak, że może być przedsiębiorstwo, które nie płaci swoim dostawcom, ale dlaczego nie płaci? No, opóźnia się z płaceniem dokładniej, no bo samą jakby dostaje później, tak? I tak jest, nazwijmy, usprawiedliwiony. Więc chodzi o to, żeby ten, który jest u góry tego jakby łańcucha tworzenia zaległości płatniczych, został tak naprawdę zidentyfikowany i później ukarany. Jest tak, że można to porównać do przykładu, że jesteśmy na drodze w samochodzie, no i my się poruszamy w tym tempie, jak te samochody przede mną i za mną, po prostu nie mogę wyprzedzić, no bo wszyscy się równo, no ale gdzieś na początku tej drogi jest ktoś, kto tworzy ten zator, tak? No i chodzi o zidentyfikowanie i usunięcie, znaczy i doprowadzenie do takiego stanu, żeby tym, którzy tworzą te zatory, to się nie opłacało i temu będą służyć te rozwiązania. Jeśli byśmy tutaj zwracali uwagę na rozwiązania ustawowe, to też jest na uwagę, oprócz tego, że to będzie dotyczyło tych twórców, to będzie dotyczyło największych, tych, którzy tworzą te zatory, tak? Dlatego jest też ten taki schodek, jeśli chodzi o próg, od którego urząd będzie działał, czyli w pierwszym okresie to będzie 5 milionów złotych, dopiero później schodzimy na 2 miliony złotych, czyli oznacza to, że w tych pierwszych miesiącach pracy my się skupimy właśnie na tych największych twórcach zatorów. Będziemy tutaj, podkreślam, współpracować z Ministerstwem Finansów w przekazywaniu wiedzy, także tak jak normalnie jest przy kontrolach firm, trzeba, nazwijmy, ocenić ryzyko i to będzie elementem oceny ryzyka, do kogo chodzić, żeby sprawdzić, że rzeczywiście tworzy, a nie jest tym, który na przykład sam jest ofiarą zatorów, a to dzięki systemom elektronicznym, informatycznym powinno być możliwe. I tutaj taki apel do przedsiębiorców, że mają tak naprawdę czas do 31 grudnia do godziny 23:59, ale jak wiemy, banki to rozliczenia przesyłają trochę wcześniej, więc trzeba tak naprawdę mniej więcej do ostatniego tygodnia, 2 grudnia, tak, zrealizować swoje płatności w terminie, a później już być tak naprawdę cały czas w terminie, bo inaczej jak 1 kwietnia już będziemy mogli wejść na kontrolę, to nawet zaległości płatnicze niezapłacone do 31 grudnia będą mogły być podstawą do naliczenia kary i tutaj trochę inaczej niż w dotychczasowych jakby tych podstawowych rozwiązaniach UOKiK-u. My będziemy jakby, ta kara będzie jak skalpel, nazwijmy, cyzelowana, czyli za każde opóźnienie w zależności od ilości dni będzie to suma, nazwijmy, tych opóźnień, opóźnień i sumy opóźnienia. Więc tutaj apelujemy do przedsiębiorców, żeby do 31 grudnia tego roku poprawili się, żebyśmy tak naprawdę gospodarczo się obudzili tego 1 stycznia w innej gospodarce, gdzie te 80% to już będzie przeszłością, a nie teraźniejszością polskiej gospodarki. Też, żeby nakłonić firmy do tego płacenia, to w trakcie kontroli będą takie elementy, że jak ktoś wcześniej zapłaci w czasie już kontroli, będą obniżki tej kary, a równocześnie za recydywę, czyli na przykład jeśli kogoś drugi raz wejdziemy i stwierdzimy, że on nie płaci, on może nie płacić tych nowych rachunków już po tej pierwszej kontroli, no to ta kara będzie wyższa.
I mechanizm ustawy jest taki, żeby po prostu nie opłaciło się finansować rozwoju swojej firmy kosztem tego, że nie płacę innym firmom. To jest takie kluczowe po prostu. Jak chcesz się rozwijać, to po prostu musisz mieć na to kapitał własny, a nie własny czy pożyczony z banku, a nie tak, że tak naprawdę żyjesz kosztem dostawców i tak robisz ekspansję. Wyobraźmy sobie dwie firmy. Taką, która płaci kontrahentom na czas. I ona będzie się wolniej rozwijała, bo będzie miała mniejszy kapitał niż taka, która do tej pory nie płaciła na czas, mogła się jakby rozwijać w sposób, no, w cudzysłowie konkurencyjnie nie szybszy, no bo po prostu była jakby nie fair wobec dostawców. I chodzi o to, żeby ekonomicznie wyeliminować właśnie tego typu zachowania, żeby wszyscy byli równi, tak? W danej branży, jak mamy na przykład, wyobraźmy sobie, hipotetycznie mamy parę sieci handlowych i niektóre właśnie rozwijają się przez to, że później płacą dostawcom. Notabene my w innych swoich jakby działaniach, jakby Państwo popatrzyli też na właśnie to ostatnie takie duże rozszerzenie kompetencji urzędu, czyli przewagę kontraktową, to tam też jak weszliśmy na kontrolę, to się okazało, że branża producentów zagęszczonych soków jest dotknięta tym syndromem, że nie płacą i to nie płacą, jak Państwo może pamiętają z zeszłego roku. Nie płacą po pół roku niektórzy, tak? No mamy notabene pierwsze decyzje w tych sprawach. To teraz bym przekazał głos panu wiceprezesowi, który tak naprawdę